Jak uniknąć kosztów za zbyt duży pobór mocy w lokalu? Aby uniknąć nadmiernych kosztów związanych z poborem mocy, możesz podjąć kilka działań. Pomogą one nie tylko zmniejszyć wydatki, ale również poprawić efektywność energetyczną. Po pierwsze, regularnie monitoruj zużycie energii elektrycznej w lokalu. Czy analizuj faktury, aby wiedzieć, z czego składa się rachunek i w jaki sposób wpływa na jego wysokość. Po drugie, korzystaj z energooszczędnych źródeł światła, takich jak żarówki LED czy świetlówki kompaktowe. Zastosuj czujniki ruchu i regulatory światła, aby nie oświetlać niepotrzebnie pustych pomieszczeń. Po trzecie, inwestuj w nowoczesny sprzęt elektryczny o niskim zużyciu energii. Wybieraj urządzenia z certyfikatami efektywności energetycznej. Pamiętaj, aby wyłączać je, gdy nie będą używane. Upewnij się, że ustawienia systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji są dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania. Unikaj nadmiernego chłodzenia czy ogrzewania. Jeżeli potrzebujesz pomocy specjalisty, możesz skorzystać z usługi Audytu Efektywności Energetycznej. Pozwoli on zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy i optymalizacji zużycia energii. W kolejnym odcinku opowiem o tym, jak dołączyć nowe lokale do podpisanej umowy sprzedażowej. Kliknij hashtag Prąd w lokalu usługowym i obserwuj mój cykl wideo.